shot. Jeżeli spojrzysz prawdzie w oczy, to zobaczysz bardzo prostą rzecz, że śmierć została pokonana, że diabeł został pokonany, że nie trzeba się martwić, że kiedyś to, co się nazywa, dzisiaj się zakończy. Słowo Boże mówi, że będziemy z tańcem szli do nieba, że nie będziemy się maskaili. Któregoś dnia to, co się nazywa dzisiaj, zakończy się. W jaki sposób pozbyć się lęku przed śmiercią? W jaki sposób stanąć twarzą w twarz śmiercią i powiedzieć, nie boję się Ciebie? Tylko w jeden sposób. W sposób, który nazwał Jezus po imieniu. Tym sposobem jest uznanie Jego jako Pana i Zbawiciela. Na pogrzebach grają smutne piosenki. A ja chcę Ci powiedzieć, że kiedy ja będę schodził z tego świata, kiedy będę stary i syty dni, to anielski orszak, który po mnie przyjdzie, on zostanie powitany przeze mnie z radością. A dlatego, że ja dzisiaj jestem o tym absolutnie przekonany, że śmierć została pokonana przez Jezusa Chrystusa. 2000 lat temu Jezus Chrystus wstał z martwych. A więc nie ma żadnego powodu, żeby bać się śmierci. Nie trzeba się bać śmierci. Ale żeby to mogło dotrzeć do twojego życia, to musisz w to uwierzyć. Musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus to jest prawdziwy, żywy Bóg. To Pan Panów i Król Królów. To jest ktoś, to jest prawdziwy ktoś. To nie jest jakaś popierdółka, która wisi gdzieś w kościołach. To prawdziwy Pan Panów i Król Królów. I On pokonał śmierć. I On zdławił moc diabła. Ale trzeba w to uwierzyć. Wiara, przyjaciele, jest pewnością. To jest pewność. Trzeba być pewnym. A jak to zrobić? Wystarczy do Niego zawołać, powiedzieć: Jezus, ja wierzę Tobie, że Ty pokonałeś śmierć. Ja wierzę Tobie, że to, co dzisiaj tutaj się jest na ziemi, to się skończy kiedyś. I ja wierzę w to, Jezus, że jeżeli oddam Tobie swoje życie, to ja nie ujrzę śmierci na wieki. I w tym momencie Twój smutek zamieni się w radość. Wystarczy, że dzisiaj zawołasz do Jezusa. Wystarczy, że zawołasz do Jezusa. Ja nie mówię Tobie o religii. Ja nie mówię Tobie o jakimś systemie myślowym. Ja Tobie mówię o spotkaniu z osobą. Ten kraj jest przeciągnięty ściemą. Ten kraj każdemu wmawia, że jeżeli będzie dobry, to pójdzie do nieba. Ale taka to nie jest prawda, przyjaciele. Piekło jest pełne dobrych ludzi, a w niebie są tylko tacy, którzy uwierzyli właśnie w to, co powiedziałem przed chwilą. Chciałbym, żebyście zrozumieli tą prostą rzecz. Jeszcze dzisiaj zawołajcie do Jezusa. Jeszcze dzisiaj oddajcie Mu swoje życie. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy zespołem apostolskim Obóz Boży. Szukajcie nas w internecie. Szukajcie nas w różnych miejscach. Dowiecie się o tym, w jaki sposób osiągnąć zbawienie. W jaki sposób zostać uzdrowionym ze śmiertelnej choroby. W jaki sposób zostać uwolnionym od demonów. W jaki sposób depresja, zniechęcenie i załamanie mogą odejść od twojego życia na stałe. W jaki sposób wyjść z biedy. Szukaj nas. Jesteśmy przedstawicielami Boga Żywego. Tutaj w Warszawie. W każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się na Kasprzaka 24. W każdą środę o godzinie 19, również tam jesteśmy. Jeżeli chcesz wziąć swój cud, znajdź nas. Jeżeli chcesz wziąć swój cud, szukaj nas. Słowo Boże mówi, że kto szuka, ten znajdzie. Jeżeli Ty znajdziesz nas, to znajdziesz Jezusa w nas i Twoje życie absolutnie się zmieni. Jeszcze dzisiaj podejmij decyzję.